Witajcie, nazywam się Aleksander Grech, mam 11 lat. Uczęszczam do klasy 5 w szkole podstawowej numer 2 w Grodzisku Wielkopolskim. Moimi zainteresowaniami jest elektronika, majsterkowanie oraz programowanie w Arduino. W tym krótkim materiale przedstawię Wam, czym się pasjonuję i zajmuję i z czym chciałbym związać swoją przyszłość. Jedną z moich pasji jest majsterkowanie. Dlatego też od 2 lat chodzę na zajęcia majsterkowania, które odbywają się w bibliotece w Granowie. Podczas tych zajęć buduję od podstaw różnego rodzaju modele. Opiekun naszej grupy stawia na samodzielność, więc wszystkie elementy zbudowanych modeli oraz prostych maszyn wykonane są samodzielnie przeze mnie. Dzięki temu potrafię posługiwać się różnego rodzaju narzędziami. Ponadto podczas zajęć poznaję tajniki obwodów elektrycznych, które służą potem do napędzania modeli, które ja zbudowałem. Przez ostatnie 2 lata udało mi się zbudować kilka ciekawych modeli, takich jak huśtawka, napędzana elektromagnesem, winda towarowa, karuzela czy model łodzi z silniczkiem elektrycznym. Obecnie buduję model zdalnie sterowanego samolotu. Jednak rzeczą, która najbardziej mnie pasjonuje, jest elektronika i programowanie. Fascynuje mnie, jak zbudowane są urządzenia elektroniczne i sposoby ich obsługi. Dlatego też jako początkujący elektronik rozpocząłem przygodę z Arduino. System Arduino daje nieskończenie wiele możliwości i pozwala mi zrozumieć, jak działają urządzenia elektroniczne. Mogę dowolnie łączyć różnego rodzaju elementy, pisać do nich kody i odkrywać sposób ich działania. Jednym z przykładów Arduino jest wyświetlacz, który dzięki prostemu programowi pozwala na wyświetlenie dowolnego tekstu. Zdobyte środki chciałbym przeznaczyć na profesjonalny kurs elektroniki oraz na nowe części do Arduino. Zagłosujcie na mnie!